Zamieszanie po śmierci tajemniczej Moniki. Takie wpisy pojawiają się w sieci. Wiadomość o śmierci tajemniczej Moniki zaszokowała internautów. Od wielu dni krążyły na ten temat różne sprzeczne informacje. Ostatecznie najgorsze się potwierdziło. Ojciec celebrytki potwierdził, że instagramerka nie żyje. To, co teraz dzieje się w mediach społecznościowych, przechodzi ludzkie pojęcie. Nie żyje tajemnicza Monika. Tajemnicza Monika zyskała sławę w polskim internecie po wdaniu się w konflikt z Rafalalą. To wydarzenie sprawiło, że jej konto na Instagramie zaczęło śledzić coraz więcej osób, aż liczba obserwujących przekroczyła 40 tysięcy. Niedawno pojawiło się przejmujące nagranie, w którym tajemnicza Monika zanosi się kaszlem. To spowodowało, że w mediach zawrzało. Ze wszystkich stron pojawiały się kolejne informacje na temat stanu zdrowia Moniki Bytnar. Ona sama ostatni post na Instagramie opublikowała jakieś 3 tygodnie temu. Na nagraniu otwierała paczkę. Nic wtedy nie wskazywało na to, że z influencerką jest coś nie tak. Internauci snuli różne domysły na temat tajemniczej Moniki. Na TikToku powstał nawet hashtag Tajemnicza Monika nie żyje, który wygenerował milionowe wyświetlenia. Ojciec Moniki Bytnar w rozmowie z Pudelkiem potwierdził, że przebywała na Ojomie i zmarła. Wciąż nie milkną echa tej sprawy. Zewsząd płyną nie tylko kondolencje. To, co wypisują internauci, nie mieści się w głowie. Doniesienia o śmierci tajemniczej Moniki. W sieci co jakiś czas pojawiają się fake newsy dotyczące śmierci gwiazd i celebrytów. Czasem jest to działanie mające na celu wzbudzenie sensacji, a czasem próba oszustwa i wyłudzenia pieniędzy. Przypadek śmierci tajemniczej Moniki można zaliczyć do tej pierwszej kategorii. Internauci uczynili trend z tej informacji, natomiast rodzina Moniki Bytnar miała zostać dosłownie zalana pytaniami o stan instagramerki. Najprawdopodobniej przyczyną śmierci tajemniczej Moniki były powikłania po operacji wyrostka robaczkowego i zapalenie płuc. Postać celebrytki, choć budziła kontrowersje, była zawsze nieco owiana tajemnicą. Kilka z nich odkryto podczas wywiadu, którego udzieliła DNA Television. Okazało się, że wcześniej Monika Bytnar inaczej się nazywała. Maciej Byrczek z tą tożsamością pożegnała się wiele lat temu. Przemiana zaczęła się jeszcze w jednym w gimnazjum. Tajemnicza Monika zdradziła, że to właśnie wtedy zaczęła czuć się kobietą, co nie spotkało się z akceptacją jej otoczenia. Internauci wypisują takie rzeczy na Instagramie tajemniczej Moniki. Kiedy wiadomość o śmierci 35-latki ostatecznie się potwierdziła, w internecie ponownie zawrzało. Pod jednym z postów tajemniczej Moniki pojawiło się wiele komentarzy, jednak nie wszystkie z nich zostały zamieszczone po to, aby wyrazić żal i złożyć kondolencje. Dobrze, że matka natura wzięła sprawy w swoje ręce i zajmie się Byrczkiem na amen. Żyjesz? I bardzo ku gwiazdka wa dobrze, jest dziś za co kielich w górę wznieść. Żałuję, że wyszukałem ten profil po zobaczeniu zdjęć. Jednak nie wszystkie komentarze były pisane w takim tonie. Tajemnicza Monika miała wielu przyjaciół i ludzi, których inspirowała. Monika, najdroższa, spoczywaj w spokoju, bez ciebie już nigdy nie będzie tak samo, byłaś zawsze taka pozytywna.
Śpij spokojnie. Monia, spoczywaj w pokoju, a ci wszyscy hipokryci, co tak mówili o tobie, niech się wstydzą.